No cześć, witamy Was w Paraguay Live'sie. Z tej strony Pana, jak zwykle Gosia i Pyszek. Dzisiaj lecimy do KAQP, czyli do większego miasta, wojewódzkiego, że tak powiem, żeby Wam pokazać atmosferę przedświąteczną. Tak? Zobaczymy, bo sami jesteśmy ciekawi, jak to wygląda, bo naprawdę no, u nas tu w Pirwebuj mało widać świąt. Tak? Pogoda jest super, około 27 stopni sądzę teraz, niebo zachmurzone. Ale super, bo przynajmniej nie parzy nas w główkę, tak? Gosia ma więcej włosów, ja trochę mniej, także no, mnie niestety bardziej to przeszkadza. Dobra, to lecimy, zobaczymy, co się będzie działo. Na razie trzymajcie się, hej. I oczywiście, co nie może brakować? Terere z nami. Dobra, lecimy. Cześć. Tutaj zobaczcie, przy wjeździe do KAQP jest duży krzyż i coś w rodzaju choinki. O. No tutaj jeszcze lepiej ją widać. To tyle, co w sklepie jest trochę, o. W sumie tutaj dużo nie widać w KAQP. Pewno wieczorem, bo widzicie, o tu po lewej stronie coś tam jest. Parę flag powywieszanych. No i tu jesteśmy przy drodze wjazdowej do katedry KAQP, jak widać tutaj z tyłu. Tutaj. Gosia pod choinką. KAQP. I to takie jest, powiedzmy sobie, z materiału, pewno oświetlone w nocy. O. Atmosfery świątecznej widzę nie za bardzo tu widać. Ruch codziennie i nie ma jakiejś wielkiej świątecznej atmosfery. Mało widać. Jak widzicie, atmosfera no nie za bardzo, ale wracamy do Pirwebuj, bo po prostu nic nie widać tutaj z tej świątecznej atmosfery, ale było coś innego, także jest fajnie. Nie? Dobra, trzymajcie się, na razie. Witajcie już w domu i jak zwykle krótkie podsumowanie. Pojechaliśmy ekstra do KAQP, aby pokazać Wam, no, w cudzysłowie, piękno przedświąteczne, ale no niestety nic nie było. W Pirwebuj też, że tak powiem, poza jedną małą choinką nic się nie dzieje. W Asunción na pewno ze względów komercyjnych przede wszystkim jest na pewno dużo więcej. Ale tak atmosfery świątecznej się za bardzo nie wyczuwa. Słyszycie na przykład u nas cykady. Temperatura trochę zachmurzona, ale jest w granicach 28 stopni. Do śniegu nam daleko.
I powiedzmy sobie, choinki jako takie w Paragwaju, no nie są popularne, po pierwsze nie rosną, a po drugie mało kto ma w domu. Jeżeli już, to szopki się stawia. Tak? Dlatego są, pomimo że jest kraj katolicki, wygląda to troszkę inaczej. No ale szczerze mówiąc, przy takich temperaturach, w takim małym raju, trudno myśleć o śniegu i choince. Zawsze tak było, jak byłem w Polsce, tutaj trochę się nastroje zmieniają. Także tym optymistycznym akcentem życzę Wam wesołych, przyjemnych, przede wszystkim spokojnych świąt, wszystkiego najlepszego i zobaczymy się na pewno po świętach, gdzie nakręcimy następne wideo. Trzymajcie się, jak zwykle udostępniajcie kanał, podzielcie się i subskrybujcie, aby nie przegapić następnych wideo. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, hej!